Maroko. Piękny afrykański kraj z kulturą muzułmańską, z językiem arabskim i Polak, który przyjechał tu, żeby pokazać wam wielką przygodę i egzotyczną wyprawę dookoła Maroka. Ale tu przede wszystkim afrykańska dzicz. Ta kultura jest niesamowita. Czy 8 dni wystarczy, żeby poznać tą kulturę? Zobaczymy. 8 dni dookoła Maroko. Zapraszam was do oglądania filmu, w którym zobaczycie przygodę zwykłego Polaka, który wcielił się w strój Beduina i jedzie do Beduinów na Saharę. Przy okazji wielbłądem po Saharze też się przejedzie. Jednak na początku będzie jeździł tym samochodem. 8 dni śpiąc w tym samochodzie, nie będzie spania w hotelach, będzie spanie na dziko. W każdym dniu w innym miejscu, w górach, nad morzem, w dziczy, u Beduinów, wszędzie. Zapraszam do oglądania, jestem ze swoją kumpelą Anią i pokażemy wam, jak wygląda ten kraj z bliska. W 8 dni dookoła Maroko, w Afryce. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku programu. High five. Jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Witajcie w Maroko. Co może być bardziej szalonego niż zamawianie lotu z dnia na dzień do Maroko? Lot w klapkach przy minus jeden. Drugiej pary butów nie opłacało mi się pakować do podręcznego. Poza tym tutaj wszyscy chodzą w sandałach, więc nawet wtopiłem się w tłum. Dzika Afryka na początku mnie bardzo przerażała. Nie mogłem się przyzwyczaić do tej egzotycznej kultury. Po wylądowaniu odbiór chińskiego suwa i pierwsze cwaniakowanie Marokańczyków. This one we should. No, this is question, no problem. No, but we have to write it. This question, no problem. The photo. Should I trust you? Tak to zawsze z nimi jest. Że niby tutaj nie ma problemu, a potem big problem. Zapłaciłem 1700 euro kaucji, żeby wynająć to auto. Wziąłem jakieś auto MG. Nie wiem, co to za fura w ogóle, ale może będzie dobra. Pokażę wam w ogóle, co wziąłem z Polski ze sobą, bo to jest hit. 3 pary koszulek, 4 pary majtek i tyle. I książkę Jacka Kerouaka. Czy to wystarczy na 8 dni w afrykańskiej dziczy? Zobaczymy. Yalla, yalla, habibi! Co to znaczy? Kurde, mogłem się uczyć arabskiego. Albo chociaż francuskiego. Przez pierwsze kilometry nie mogłem przyzwyczaić się do marokańskiej kultury jazdy. Tam po prostu nie ma kultury. Każdy jeździ jak chce. Widok ludzi na pace albo w bagażniku był dla mnie nowością, ale im dłużej będziecie oglądali ten film, tym więcej takich scen zobaczycie. Widzicie tą panią? Ta pani sobie przechodzi jakby nigdy nic po sześciopasmowej drodze. I tak to tutaj wygląda, moi drodzy. Tutaj chodzi się po prostu. Jadą sobie auta, możesz stać na środku i one cię będą mijały. Samochód sobie przejedzie, skuterek sobie przejedzie. I w ogóle nie ma problemu z tym. Tutaj idę sobie, darcia mnie mija, taksy mnie mija i staram się mniej więcej tak płynnie sprawić, że przejdę na drugą stronę, żeby nie tracić ruchu. I tak samo z drugiej strony, proszę bardzo. Leci motocyklista troszeczkę szybciej, tutaj teraz dość spory ruch. Ja sobie spokojnie czekam, puszczam samochody, jestem na środku sześciopasmówki i tak tutaj mija to życie. Lecę sobie tutaj, tędy. Proszę, polecę tędy i tu troszeczkę szybciej, tu troszeczkę wolniej. Tak to wygląda na co dzień, to jest codzienność Marokańczyków. Idziemy dalej w dżunglę. To jest prawdziwa kobra! To jest miejsce, w którym one są zahipnotyzowywane. Ten pan teraz walczy sobie z tą kobrą. Drugi facet gra na tej dudzie czy na czymś innym. Zobacz. Niesamowite. Rzeczywiście oni czarują tutaj te węże. Nie podoba mi się to w ogóle, nie szanuję tego. Uważam, że one powinny być na wolności. Tutaj nawet grzechotniki są. Straszne. Na takiego grzechotnika prawie w Stanach Zjednoczonych upadłem. O, Vipers! Viper. Viper? Yeah. I love Vipers. Viper. That's a Viper? Yeah, Viper. That's a Viper, yeah? Yeah, Cobra. Cobra, Viper. Viper is very beautiful. Strasznie to wygląda. Picture, picture. Nie wspieram tego, dlatego też nie dorzucam się, nie płacę za takie coś. Gość poprosił mnie, żebym robił zdjęcia, dlatego uznałem, że jest to dobre do tego, żeby pokazać wam takie coś.
z racji tego, że nagrywam materiał dokumentalny. Ale nie dorzucam się do żadnego cierpienia zwierząt. Jedynym wyjątkiem były wielbłądy, które są bardzo dobrze traktowane tutaj. Bardzo dobrze. Tutaj wielbłądy to jest świętość w krajach muzułmańskich, afrykańskich, w Maroku szczególnie. I są lepiej niż ludzie traktowani. Reszta zwierząt jest bardzo źle traktowana i dlatego jedyną rzeczą związaną ze zwierzętami, za którą mogłem zapłacić, jest przejażdżka wielbłądami po Saharze. I to było okej. Okay. Reszta jest nie okej. Okay. Straszne jest cierpienie tych zwierząt. Viper. Piękny, piękny zwierzę. Sam mam Dodge'a Vipera, więc trochę z siłą rzeczy muszę kochać te zwierzęta, ale to jak oni tu traktują te zwierzęta, to jest wołał pomstę do nieba. A tutaj modlą się muzułmanie. Lamborghini Urus w Maroko! Jestem teraz w jakimś centrum handlowym, muszę zakupy przecież zrobić. Zostawiłem samochód przy ulicy, tu są wszędzie tacy parkingowi i pobierają 3 dirhamy za parking. W porządku. Bardzo dużo wody, to po pierwsze. Baniaki, jakaś kolka, papier toaletowy, wiadomo. Chleb, jakieś owoce, tu są pomidory. I koc. Koc, żeby się przykryć w nocy. O, tak to wygląda. Nie wiem jeszcze, czym pokroję te wszystkie owoce i warzywa. I generalnie z tego, co widzę, ceny te wszystkie rzeczy są mega tanie. Na przykład kola 1,5 litra kosztuje tutaj 4 zł. Nie kupuję żadnego mięsa, nabiału, nic takiego. Arbuz. Tylko i wyłącznie arbuza. Ale do tego potrzebny jest nóż. I to jest ciężka sprawa, żeby znaleźć nóż w markecie w arabskim kraju. Przynajmniej nie widzę tutaj. Nie wiem, czy to jest powszechne, czy nie jest powszechne. Ale nie mogę znaleźć noża. Piękny zachód słońca. Tutaj mistycznie to wygląda, naprawdę. Tak mnie właśnie przywitało Maroko. Fura stoi jeszcze, nie ukradli. Za całe jedzenie zapłaciliśmy 200 zł. Starczy zapewne do końca wyjazdu. Dużo taniej niż w Polsce, ale trzeba uważać na lokalne warzywa. Tak wygląda znak stop w Maroko. Wczoraj wieczorem przed snem zarezerwowałem ten samochód. Wyszedł mega tanio, bo 1000 zł na 8 dni to jest bardzo dobra cena. I generalnie jestem na razie z niego zadowolony. Podobny wymiarami do tego auta ze Stanów, tylko tam miałem Jeepa, tutaj jest jakiś MG. Taka tandetna wersja chyba Jeepa. W nocy ma być podobno 7 stopni, na pustyni jeszcze zimniej. Marrakesz nocą jest bardzo dziki. Kilkuletnie dzieci biegające po ruchliwej drodze, bawiące się między gruzami upadłych murów. Wszędzie syf i brud. Zwierzęta, poza wielbłądami, traktowane są tutaj gorzej niż można sobie wyobrazić. Poza tym śmieci, śmieci i jeszcze raz syf. Ta kultura jest bardzo specyficzna, ale w mniej zamożnych rejonach muzułmanie nie są w stanie utrzymać wysokiego standardu życia. I się zaczęło. Afrykańskie drogi. O, niestety, najbliższe kilometry. Bez wyprzedzania, co za tupet. Ale co ciekawe, to jest główna droga krajowa. Tak biegnie. Afryka, no. Afryka dzika. Są za to piękne uliczki zjawiskowe. Chłopaki, którzy grają w piłkę. I bardzo, bardzo duży ruch uliczny, który... Salam alejkum. Alejkum salam. Chłopaki już mnie nauczyli, jak odpowiadać. Ludzie są tu raczej pozytywni, aczkolwiek niektórzy masz wrażenie, że czają się na twój telefon i chcą go ukraść, albo dziwnie patrzą, albo cokolwiek innego. A to są budynki prawdopodobnie wyburzone po trzęsieniach ziemi i to przykre. Przykro się patrzy na to, że dzieciaki kilkuletnie się bawią na takich ruinach. Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy. Pan ubrany tak jak w Polsce, sami widzicie, a tutaj jest 20 stopni. Piękny samochód. Tu jest bardzo duży problem, żeby skomunikować się z tubycami, jeżeli nie znasz angielskiego. Pan ogląda moją furę. Skumplowaliśmy się. Serdeczni są wszyscy ci ludzie, rzeczywiście. Wygląda to wszystko na bardzo serdeczne. Auto zatankowane, zobaczymy na ile starczy nam paliwa, ale jedziemy na pustynię, jedziemy na Saharę, więc musimy mieć dużo paliwa. I bardzo dużo takich busów jest, to są chyba Mitsubishi, z tego co pamiętam. Bardzo fajne samochodziki. Malutkie, dużo mniejsze niż nasz samochód. Ale z kolei nie brakuje tutaj też naprawdę grubych samochodów. Na przykład taki GLS to jest, z tego co widzę. Ciao! Bye bye! Tak wygląda policja. Tutaj też. Stoją i nie wiadomo czego szukają. Pierwszy posiłek. Pytacie co jemy. Kanapeczki zrobione, jeszcze trzeba je rozsmarować. Pomyślałem, że trochę pomidorka na to dam. Trochę czerstwy chleb, ale na promocji.
To musi być czerstwy. How is to live in Morocco? Yeah. Is it good to live? Good, good. Good to live in Morocco? Yeah. Your country? Yes, for Moroccan. For Safi, for it's very indigenous, for Teji, indigenous for soup. Zawsze się tutaj negocjuje z tymi handlarzami. To jest dla nich taka tradycja po prostu. Więc jakbym tu zaproponował pewnie 3 razy mniej, to by się zgodził i zapakowałby mi to. Tylko że ja tego nie wezmę, bo mam tylko bagaż podręczny. O, policja. Should we stop or something? Should we? Should we stop or something? Yes. Or should we go? Not understand. 7 stopni w nocy. A zobaczymy jak to wyjdzie. Samochód zaparkowany po środku niczego totalnie, a na górze pełnia, dzisiaj jest pełnia. Tylko jedno czego się obawiamy, to stamtąd dochodzą szczekania psów. To czego najbardziej się obawiam, to że po prostu wygryzą nam tyłki teraz czy rano. Druga sprawa jest taka, że ktoś nas stąd przegoni. Lecimy spać i zobaczymy co przyniesie nam wschód słońca. Psy są tutaj na każdym kroku. Nie wiem, czy są bezpieczne, czy są niebezpieczne, ale ewidentnie nie są przyjazne dla człowieka. Czy wy jesteście bezpieczne, czy wy jesteście niebezpieczne? 4 stopnie w tym momencie, a w nocy pewnie jeszcze mniej. Było bardzo zimno. Nie miałem nic oprócz koca do przykrycia. Tam pustelnik żyje w takiej jaskini, w takim szałasie trzcinowym. 6 rano w ciągu nocy, oczywiście w środku budzicie to wycie modlitewne takie. I nie wiem skąd to dociera, nie wiem gdzie tutaj jest świątynia, gdzie tu jest kościół, ale naprawdę było tu słychać, tu z tego miejsca było to słychać bardzo, bardzo donośnie. Ait Bin Hadu to osada, która była wykorzystywana w bardzo wielu kultowych filmach, na przykład w filmie Gladiator. Poranek był ciężki, ale mimo to uśmiech nie schodził mi z twarzy. Bo jeszcze wczoraj o tej porze budziłem się w szaro-burej Warszawie przy minusowej temperaturze. Mimo, że spałem dziś w aucie jak przysłowiowy pies, to dawało mi to więcej szczęścia niż spanie w hotelach czy apartamentach. Większość tych budynków jest zrobiona po prostu z gliny. Tutaj takie strzępy bambusowe, to przykryte glebą i to im wystarcza. Pięknie. Poznaliśmy tutaj gościa, który tu mieszka. To jest jego mieszkanie. Przy okazji sobie dorabia, sprzedając jakieś takie pamiątki. Ale to jest na przykład jego taras na ostatnim piętrze z takim widokiem. I nie mogę w to wierzyć. Naprawdę na takie warunki, taki widok. Niesamowite. Niesamowite. Siedzą tutaj sobie po turecku, piją kawę, palą szyszę i tak wygląda ich arabskie życie. Jedzą szakszukę rano. Niesamowite, a to jest rodzina tego pana. Wszystko jest takie liche. I tak wygląda pana taras. Tak sobie codziennie spędza popołudnia. Tutaj sobie coś gotują. I tak jak wcześniej wspomniałem, wszystko wykonane z takich materiałów. Glina zmieszana z wodą. I jakieś tam strzępy trocin, żeby to miało swój sens. To są drzwi z bardzo nietypowym kluczem. Tutaj ma swój zamek. Niesamowite to jest. I to było podobno więzienie z filmu Gladiator. I w momencie, w którym była grana ta scena, kiedy oni siedzieli tutaj, było to więzienie. Russell Crowe, 99. Yeah. Aktor 2003, George Washington. Odwiedzaliśmy to miasto o 9 rano, więc nie było jeszcze żadnych turystów. To jest właśnie kolejny plus spania w aucie. Nie tracisz doby na hotel. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dobry deal. I teraz dopięty. Wszystko za darmo. Jedziemy dalej z moimi. Tani, nie mam Biedronca. High five. Tak wyglądają moje beduńskie spodnie. Tankujemy przed Saharą, ponieważ następne kilkaset kilometrów możemy po prostu nie mieć gdzie zatankować. Piłka nożna to sport narodowy w Maroko. Każdy gra w piłkę albo ogląda piłkę. Na każdym kroku widać zapełnione boiska. Dla dzieciaków najczęściej jest to jedyna rozrywka, poza rzucaniem kamieniami w psy i koty. Et l'argent. Bien? Oui. Oui? Et l'argent. Wielkie ciężarówki załadowane ścianą. Give me documentary and driver lesson. You have an attraction.
And what? One fraction, variation. Why? Variation. Chyba mandat dostanę. Kolejna łapówka. Tym razem 400 dirhamów. Policja stoi tu co 15 minut i wybiera sobie losowe auta do kontroli. Najczęściej podaje totalnie nieuzasadnione powody mandatów. Niestety, oddałem się od radiowozu i... 400 dirhamów! Oni tak stoją i tak mnie właśnie złapali. I niestety miałem pecha. 400 dirhamów to jest jakieś 170 zł mandat. No i przed naszymi oczami ukazały się kozy. Bardzo ładnie to wygląda. Czasem bywa i tak, że w programie High Five można poczuć się jak pasterz. Ojejku, jedyna stacja paliw w promieniu 500 km. Masakra. Chyba nie działa. Tak wygląda jakość stacji paliw. Zdecydowanie niesprawna. I co ja mam teraz zrobić? Gdzie ja mam zatankować paliwo? To jest ciężka sprawa. Z chłopakami trochę gadamy, bo może ktoś tu będzie miał jakąś bańkę, jakiś kanister, ale tutaj nie ma ani żywej duszy tak naprawdę. Dlatego zobaczymy, co tam dalej będzie. Jak widać, Maroko może być też bardzo wyczerpujące. I to nie jest dziwny widok już. Tutaj tak wylegują się turyści. Paliwo jest mniej więcej po 5 zł. Tak plus minus, nie liczę dokładnie. Ale ten samochód ma takie niskie spalanie, że nawet sobie nie wyobrażałem tego, że tu 5 litrów to chińskie padło może spalić. Każdy kolejny kilometr w stronę Sahary odsłaniał przed nami kolejne dzikie atrakcje. Wielbłądy są tutaj najlepiej traktowane ze wszystkich zwierząt. Poza wielbłądami przy drodze można spotkać dużo osłów. Niestety te nie są zbyt dobrze tutaj traktowane. Bardzo popularnym transportem w Maroko są właśnie osły. Niektóre z nich mają jednak związane przednie łapy, żeby nie uciekły zbyt daleko. Przykro się na to patrzy. Jednak ma to dość duży sens w perspektywie hodowania takich zwierząt. Oczywiście wszystkie mają powiązane te łapy. Na początku myślałem, że po prostu trzeba mu pomóc i już brałem za nóż. Po czym zrozumiałem, że wszystkie z nich należą do kogoś i z tego powodu zostały uwiązane tymi przednimi łapami do tego terytorium, żeby pasterz nie musiał ich zbyt długo szukać. Tylko ja zastanawiam się tak, co one w ogóle jedzą, skoro tu są same kamienie. Nie rozumiem, co one mogą skubać. Te chwasty, te krzaki? Nic tu nie ma, żadnej trawy. Podobno serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta. Być może jest w tym trochę prawdy. Pustkowie to idealne miejsce na to, żeby zrobić kanapki. Bardzo proste jedzenie, im prostsze, tym lepsze, bo mniej czasu zabiera. Serek kiri położony na bułkę, na chleb i tyle. Pomidorek to już taki rarytas naprawdę. Ludzie w Maroko byli dla mnie największą atrakcją. Totalnie inny świat niż w Europie. W drodze na Saharę mijaliśmy kolejne wioski pełne tubylców. Tamtejsze społeczeństwo wyglądało za każdym razem zjawiskowo. Poczuliśmy muzułmański klimat, obcując z nimi dookoła i przeżywając kolejny dzień tak jak oni. Sprawiało mi to radość, że mogę poznawać nowe kultury, których dotąd wcześniej nie znałem. Kilkaset kilometrów dalej moim oczom ukazała się największa pustynia świata. Podjechaliśmy tutaj i od razu 10 różnych właścicieli chce nas wziąć na przejażdżkę i zrobić z nami cokolwiek chcą zrobić. To są nasze wielbłądy, tak wyglądają. Moja kubela już tam zagadała. Ja teraz też już idę. Robi się coraz chłodniej, więc wziąłem swój kurt. Ale idziemy. Minęło pół godziny, a my nadal idziemy. To już prawie ludzi nie ma. Myślę sobie, kurczę, młody, gdzie ty nas chcesz doprowadzić? No i a propos beduinów, to ten facet ma bardzo stylową tkaninę. How old are you? 17. Yeah, great. Yeah, you look very young. You look like 12. You own these camels? Yeah. All right, so you just work here? Yeah. Chłopak powiedział, że ma 17 lat.
No ale wygląda na 12-13 lat. Myślę, że ma taki nakaz, żeby mówić coś na kurde. Great! We are from Polonia. Greetings from Polish people. Bye bye! Greetings! Na tego wielbłąda bardzo ciężko jest wejść. Ale jak już się wejdzie, to jeszcze ciężej jest się utrzymać na nim. Yeah, we can go up. To jest dobre. One są takie trzypoziomowe. He was the best nomad in the world. Yeah. You're welcome, my friend. My family. No dobrze, może tak. Słuchajcie, wybieram tutaj w drugim już zakładzie taki fajny kaftan. No, ten też fajny. Piękny. Sprawdźmy. Thank you so much, but it's the most expensive. How much for you? For 120 dirhams. Ale give me 100, that's one. No. That's one, perfect. Salam alaikum. I to jest mój beduiński strój na najbliższy tydzień. Tak będę przemierzał Afrykę i Maroko. Pewnie ktoś za mną idzie, już słyszę. Nie. Już się bałem, że ktoś mnie z zaskoczenia weźmie. W sumie się cieszę. Z 250 dirhamów utargowałem na stówę. Taki sam kupiłem w ogóle w Meksyku, jak byłem w Stanach. W Nowym Meksyku, tylko że biało-niebieski, będę miał do kompletu. Mega fajny, funkcjonalny, ciepły. Czego chcieć więcej? Jedziemy dalej. Mój cień jest długi na jakieś 30 metrów. Przeżyłem kolejny dzień. Dzień dobry. Wschód słońca nad górami Atlas. Jest okej, okay. Jest bardzo ładnie. Troszeczkę ten krajobraz przypomina mi Islandię. Teraz szybkie śniadanie i jazda w stronę Fez. Kolejny mandat. 150 dirhamów. A kolejny mandat. Idę właśnie zapłacić. Masz może 150 dirhamów? 70 zł. Idę do pana. Ale tam cieplutko mieli w tym kominku. Kolejny dzień, kolejny mandat. Pan policjant bardzo miły, ale niestety łapówę przyjął. 150. Nawet kwity na tę łapówę wystawiałem. To jest niesamowite. Ale ładne pismo mają. Będzie na pamiątkę. Po środku totalnego pustkowia są spowalniacze. I to nie jeden, nie trzy, a cały czas takie. I kogo tu spowalniać? Miasto jest kilka kilometrów dalej. Tu naprawdę nikogo nie ma. Ani żywej duszy. Nie wierzę w to! Opel Meriva w Maroko między kozami i owcami. I bierze mnie! Overtaking! Pięknie! Opel Meriva w Maroko! Ile to frajdy jeden głupi samochód może sprawić? Co jest? Biegła totalnie tutaj. A teraz jedziemy taką drogą, która wygląda jak tor wyścigowy Formuły 1. Zobaczcie, to jest coś mocno, mocno ciekawego. Wszystkie krawężole biało-czerwone. Tutaj szykana. Pyk, jazda, poczułem się jak Schumacher. Jesteśmy teraz w restauracji i tutaj nikt nie rozmawia po angielsku, zawsze po francusku albo po arabsku. I to jest pierwsze miejsce, w którym mamy jakieś takie większe zaufanie do tego miejsca. Tak wygląda posiłek dla dwóch osób, taki całkiem solidny, w formie śniadania, razem z herbatą oczywiście. W ogóle te dzbanki są przepiękne. Ażir jest złożony z trzech jajek, szczypta jakiegoś tam mięska szarpanego. Przyprawy, wszystko z chlebem. Bardzo dobry chleb, bo za 12 zł zjesz takie coś. Oliwki czarne. Do przekroczenia. Teraz już rozumiem, dlaczego Marokańczycy siedzą tutaj przed ulicami, piją tą herbatę. Nawet policja robi to samo. Siedzi, patrzy i pije i obserwuje. Ta herbata usypia i rozgniewa. A tak sobie pije, sączę ją. Ja już z 2 godziny tu jesteśmy, nie?
Wydatna. Nie chce się wstawać. A mieliśmy inne plany na dzisiaj. Mieliśmy zwiedzać Fez. Piękne miasto, może poczeka dójka. Ten fort powstał w 1582 roku. Został zbudowany przez jednego z sułtanów i ten nowy sułtan miał taki zamiar, żeby chronić to miasto po prostu jednym z tych fortów. Ich jest więcej. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, to będzie tam drugi, trzeci, czwarty. Dżungla, miejska dżungla. Zobaczcie na to. Is Morocco? You sure? You sure it is Morocco? You working as a taxi driver? No. No? You know, no driver, security. Ah, you security. Yes. I'm a security driver, taxi driver too. What's your name? Leidar. Leidar. Leidar, the color. Piwa. Piwa, piwa. Lecimy teraz do Medyny. Medyna to jest takie miasto, stare miasto tak naprawdę. Trzeba bardzo uważać tutaj na takich gości na skuterach, ale to dlatego, że jest tu bardzo dużo kieszonkowców. Teraz na przykład jak wyciągnąłem kamerę i sobie gadam do kamery, przyciągam uwagę każdego człowieka. Każdy dookoła patrzy na mnie, szczególnie, że jestem biały, jeszcze z białą znajomą. Dlatego chowamy kamerę i lecimy pozwiedzać. Tak to wygląda. Tak się zaczyna pierwsza uliczka, do której wchodzimy. Mocny targ, bardzo klimatyczny i pachnie bardzo wieloma przyprawami. Oczywiście tu jest wszystko i wszyscy. Są tutaj ubrania, garnki, przyprawy, jedzenie, biżuteria, case'y do iPhone'a. Wszystko. Tu się toczy całe życie. Ludzie mają niesamowite fejsy. Niesamowite są te wszystkie przyprawy, które tutaj leżą. Zobaczcie, jakie to jest różnorodne wszystko. Naprawdę robi wrażenie. I na każdym kroku są takie poszeregowane. Tak samo daktyle słodkie. Czuję się tutaj trochę niepewnie. Są też zwierzęta, które łapią myszy. Zauważyłem też, że w Maroko bardzo dużo młodych dzieciaków wręcz, kilkuletnich, 5-7-letnich, jest zatrudnianych do pracy przez rodziców, zmuszanych do tego. Nie wiem, czy to jest kwestia ich kultury, czy to jest kwestia wyboru. No, wyboru raczej nie. Raczej nie utożsamiam tego z czymś dobrym, że 5- czy 7-letnie dziewczynki czy chłopaki pracują. I na każdym kroku dzieciaki zagadują. Medyna, czyli to stare miasto, w którym teraz jestem, w mieście Fez, jest generalnie największym zachowanym islamskim starym miastem na całym świecie i to zasługuje na bardzo dużą uwagę. Swoją drogą jest oczywiście wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, a poza tym było pierwszą z 4 stolic Maroko. Teraz oczywiście aktualną stolicą jest Rabat, stolica Maroko, ale pierwszą historyczną była, tak jak u nas Gniezno, tak tutaj Fez. W ogóle piękna, piękna starówka. Klimat na każdym kroku, na każdej uliczce i wszystko zachowane w takim iście surowym stylu. I gdzie byście nie poszli, to jest pięknie. Zobaczcie, idziecie tu, jest klimat. Idziecie tu, jest klimat. Kupuję właśnie kawę u tego pana. Ten pan ma takie stoisko, ma po prostu jak gdzieś tam w uliczce. I kawa to jest takie moje małe uzależnienie, ale co najważniejsze chciałem wam powiedzieć, to, że jeżeli kupujecie w Maroko kawę, to ona kosztuje 2 zł na polskie w przeliczeniu. 5 dirhamów to jest cena, jaką płacicie za ten narkotyk czarny. Czarne złoto. Pan sobie tak pracuje w taki sposób. Akurat ja biorę na wynos. Ale gdybym dostał na miejscu, to miałbym bardzo ładne naczynie, w którym mógłbym pić kawę. Świetnie, egzotycznie to wygląda. Merci. Merci beaucoup. Jejku, jak to pachnie. Warto było. Ale tu capi. Strasznie śmierdzi. To jest bardzo popularna atrakcja. To jest taka woda i wiele, wiele setki różnych zbiorników, w których macza się skóry. I te skóry zwierzęce potem się suszy, ale żeby nadać im kolor taki, jakikolwiek, to moczy się je w takich właśnie
różnokolorowych zbiornikach i to jedna z większych atrakcji, z bardziej ciekawych atrakcji. Strasznie tu wali generalnie i jest to moim zdaniem mocno przereklamowane miejsce. Aczkolwiek fajnie widać tutaj pozostałe piętra tej Medyny. Dzieciaki tak jeżdżą, wszyscy tak jeżdżą na pace. Zajebisty klimat. No i wszystko oczywiście bez żadnej policji. Tutaj w centrum miast nikt nie kontroluje tego ruchu. Nikt totalnie. Możesz jeździć jak chcesz. Dlatego dobrze się tu czuję, bo ja bardzo lubię Tetris. Teraz już go nie uprawiam w Warszawie, bo zmądrzałem. Nie jestem już głupim szczylem, który lubi jeździć na wariata, na zabicie. Bonjour! Bonjour, monsieur! Niesamowite! Afryka na jednym obrazku. Dosłownie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu chłopa. Niesamowite. W większych miastach na porządku dziennym są takie widoki. Dzieciaki kilkuletnie, które żebrają. Właśnie odjechał radiowóz policyjny, który powiedział, że ta okolica jest bardzo niebezpieczna. A już widzę, że złapał kogoś innego. Nie wiem, jakieś takie nieszczęście do tych policjantów. Ewidentnie szukają jakiejś łapówy albo nie wiem co. Policja pojechała. Można iść spać. Dobranoc. Ej, dzisiejszy dzień był zajebisty. Dzień dobry. Kolejny dzień w marokańskiej puszczy dookoła góry. Jest już po świcie, jak widzicie. Znakomicie. Mieliśmy tam gościa. To znaczy my byliśmy gościem w sumie, on był pierwszy. To jest człowiek, oczywiście kamper z Niemiec. Oni jeżdżą takimi śmieciarkami. I przez to, że ta policja przyjechała, czuliśmy się w miarę bezpiecznie. Tu chyba nikt nie podjechał w nocy. A jeżeli podjechał, to miałem taki mocny sen, że nawet tego nie zauważyłem. Ale przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, że było bezwietrznie. Pierwszy raz w końcu. Dlatego temperatura w nocy była troszeczkę większa. Tutaj w Maroko, przełom stycznia i lutego, to jest jakieś 5 stopni w nocy. Teraz jest 11. Mamy gościa. Beduini to koczownicze plemiona krajów arabskich, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Nazwa wywodzi się od arabskiego określenia pustyni i zamieszkujących ją koczowników. Niektóre klany Beduinów mieszkają w namiotach i odbywają dalekie wędrówki za swoimi stadami w poszukiwaniu pastwisk. Pojechaliśmy więc dalej w stronę Zatoki Gibraltarskiej. Podczas podróży nie omijam porannej i wieczornej higieny. Mogę się nie kąpać 3 dni, ale miejsca intymne i zęby zawsze będę miał czyste. Poza tym to bardzo ciekawe, że myłem zęby już w tak pięknych okolicznościach, a nadal celebruję każdy taki moment z wielkim szacunkiem. Szafszawan, czyli błękitne miasto w Maroko. Można by pomyśleć, choć pomalujmy świat na błękitno i na biało, parafrazując oczywiście kultowy polski tekst piosenki. To jest miasto, które jest bardzo popularne ze względu na te niebieskie, błękitne wręcz uliczki i fasady budynków. To średniowieczne miasto, utworzone oczywiście na górzystym terenie, dlatego trzeba się bardzo sporo nachodzić, żeby zobaczyć te wszystkie uliczki. I robi to taki niesamowity klimat z tego właśnie powodu, że tego jest wszędzie wszystko. To nie jest tak, że tu w tej jednej uliczce, na tym jednym małym dziedzińcu akurat jest błękitno. Każda uliczka w tej Medynie jest błękitna. I ciekawostka bardzo mocna jest taka, że jeszcze 100 lat temu chrześcijanie nie mieli tu w ogóle prawa wstępu. Ja nie mógłbym wejść do tej Medyny, a ten zakaz znieśli w latach 20. XX wieku. Dlatego teraz oddalam się kolejnymi krętymi uliczkami i idę dalej eksplorować to piękne miasteczko. Niesamowicie tu jest. Bonjour! Słyszycie? Albo to jest Koran czytany na głos, gdzieś w głośnikach lecący, albo jakieś piosenki. Nie jestem do końca ogarnięty w tej arabistyce, żeby powiedzieć wam, co znaczy bonjour. Tak jak wcześniej wspomniałem, żeby zwiedzić ten Szafszawan, to miasto, tą Medynę, bonjour. Ça va bien?
Trzeba trochę się nachodzić, no bo to są górskie tereny. Wszędzie jest pod górkę, no ale wiadomo, że jak jest pod górkę, to jest z górki. Ciekawostka bardzo mocna a propos tych niebieskich ścian i fortyfikacji całej. Teorii jest wiele, dlaczego to w ogóle jest pomalowane na niebiesko, całe to miasto. Jedna z nich mówi o tym, że Żydzi, którzy pomieszkiwali w Grenadzie i potem przemieszczali się koczowniczo do Afryki, uznali, że pomalują to w swój jakiś tam rodzimy kolor. Druga teoria jest taka, że ma to odstraszać komary. Jest to dość ciekawa teoria. Nie wiem, ile to ma wspólnego z nauką, ale być może coś w tym jest. Kolejna teoria mówi o tym, że ma to przyciągać dobrą energię, pozytywną i wyciągać to miasto nad niebiosa, szczególnie, że to jest, jak widzicie, miasto położone w górach. No i mieszkańcy tego miasta mają być bliżej Boga tym samym. Ma to taki niebiański kolor symbolizować właśnie niebiosa. Jeszcze inna teoria mówi o tym, że jest to po prostu ciekawostka turystyczna i władze miasta dawno, dawno temu uznały, że to będzie bardzo ładne, żeby pokolorować wszystkie budynki w jeden kolor i przyciągnie tym samym turystów. Myślę, że w każdej z tych teorii jest ziarnko prawdy. Mnie na pewno to przyciąga. Medyna w mieście Chafchaouen jest tym, co faktycznie przyciąga turystów do miasta. Stara Medyna zachwyca wpływami marokańskimi i andaluzyjskimi, czerwonymi dachówkami i jasno-niebieskimi budynkami, wąskimi alejkami i tętniącym życiem placem Plaza Utad El Haman. Warto też podkreślić, że niesamowity klimat tej marokańskiej wioski założonej w drugiej połowie XV wieku nadają właśnie te ściany, które są malowane co 2 lata. Te ściany, żeby zachowały taki żywy, naturalny, błękitny, jaskrawy odcień, muszą być co 2 sezony malowane. Kolejna bardzo ciekawa sprawa jest taka, że tutaj w tym bardzo małym miasteczku, które zamieszkuje tylko kilka tysięcy mieszkańców, tu jest ponad 200 hoteli. To tylko świadczy o tym, że jest tu naprawdę turystycznie. Bonjour. Jak widzicie, stromo, tak jak mówiłem. A dookoła tego miasteczka, w lokalnych, okolicznych wioskach, jest bardzo dużo upraw konopi indyjskiej. Dopowiedzcie sobie sami, co tutaj jest łatwo dostępne. I wszędzie, dosłownie wszędzie jest błękitno. Nie bez powodu to miasto jest nazywane błękitną perłą Maroko. Idę teraz na herbatkę do lokalnego Mohameda. Salam aleikum! Jak widzicie, spora część mieszkańców nie została odstraszona tym turystycznym klimatem. Dlatego można sobie wysuszyć tu pranie i zobaczyć, jak suszą pranie lokalsi, tak jak widzicie naprzeciwko. To jest normalne tutaj. Tam zauważyłem też, że jedna pani wygląda z okna. Pozdrawiam panią. A jak już nawiązałem do prania, suszenia i tak dalej, to nawiążę też do takiego klimatu, który panuje wewnątrz tego miasta, wewnątrz Medyny. Mam wrażenie, że te błękitno-białe ściany odstraszają też ciepło i gorąco, które leci z góry. Żar z nieba, który leje się tutaj czasami. I te ciasne uliczki bardzo szybko by się nagrzewały. To tak jak w Wenecji. A jednak mimo wszystko przez ten błękitno-biały klimat kolorystyczny jest tu troszeczkę zimniej. Przepraszam bardzo, którędy do Medyny? A jestem w Medynie! Dziękuję bardzo. Człowiek całe życie się uczy. Przechodząc uliczkami Medyny, zauważyłem kozę w oknie. Okazało się, że jest ich więcej. Po chwili przyszła właścicielka zwierząt i zaprosiła mnie do środka, żebym mógł zobaczyć, jak żyją te biedne stworzenia. Biedne, bo żyją właśnie w biedzie. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Jedna na drugiej. Ta jest na przykład tak chora, że dławi się i nie może wstać. Siedzi cały czas w tym czymś. Nie jest to zbyt przyjemne do oglądania, ale dobrze jest zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dosłownie jedna na drugiej. Te wychodzą już. Biegnijcie! Biegnijcie! Mocny temat. Ja się tym zimam macham. Pani to wszystko obsługuje bardzo sprawnie, mimo swojego wieku. Zagradza te mniejsze do drugiego pomieszczenia. Te wszystkie leją pod siebie. Strasznie, strasznie. Upsikała mi właśnie buta. No cóż. Chyba pora wyjść stąd. To jakiś znak. Pani była bardzo uprzejma, ale widok warunków, w jakich żyły te kozy, na długo zostanie w mojej pamięci. To straszne. Oczywiście biały i błękitny to nie są jedyne kolory tego miasta. Z racji tego, że pomarańcze są wszędzie dookoła, no to jest też tutaj pomarańczowo. Niesamowicie to wygląda.
można się napić herbatki albo soku z pomarańczy. Ale klimat. I tak się powoli żyje na tej wsi. How is to live in such a beautiful place? We're born here, so that the reason it's normal for us. Okay. For example, if I go to another country like Turkey or Albania, oh, it's a beautiful country, you see? That's the reason. Jestem teraz w lokalnej piekarni w centrum Medyny, w środku miasta. To są bardzo, bardzo pyszne wyroby. Każdy z tych wyrobów cukierniczych podbijają twoje podniebienie jeszcze bardziej. Ciężko je znaleźć w takiej dobrej jakości w Polsce. I kosztują złotówkę, 2 złote. Warto spróbować zdecydowanie. Wzięliśmy każdego po trochu i zaraz będziemy jeść śniadanie. Kolejne piękne miejsce to jest mały wodospad. W zasadzie jest tuż pode mną, ale nie wygląda zbyt spektakularnie. Najbardziej spektakularnie wygląda ta atmosfera, która tutaj panuje. Spróbujemy sobie kupić jakąś może pomarańczkę, jakiś sok może. Are you selling the juice? Yeah, yes. How much for one? 20 dirham for the cookies, 20 dirham. 3-0. It's okay? Two? Two for 3-0. 3-0. For two. This two. This is the place. Okay, two. 30 for me. Sok ze świeżo wyciskanych pomarańczy. Pan to na moich oczach teraz robi. Pomarańcze są tutaj bardzo ładnie myte, chociaż nie wiem po co. Ale myślę, że tu bardziej chodzi o to, żeby były orzeźwiające i świeże i przede wszystkim zimne, bo ta woda jest całkiem zimna. Jak sobie tutaj weźmiemy rękę, no to rzeczywiście fajnie byłoby pomorsować sobie. Zobaczcie z drugiej strony tego pięknego naczynia do mycia. Tu pomarańcza, a tam pranie. Pani sobie pierze rzeczy. I tak się tu żyje spokojnie. Turyści obok mnie piją sobie sok z granata. Tutaj można kupić 2 rodzaje soków. Z granata i z pomarańczy. To są najbardziej popularne. Te z granata są troszeczkę droższe, ale pomarańcze w Maroko genialnie smakują. I dlatego na każdym kroku warto mieć te drobne przy sobie, żeby tylko spróbować tego, co właśnie tam leci. Tam po drugiej stronie z kolei chłodzą się pomarańcze w takiej fontannie. Zobaczcie, jak to wygląda. I za 30 dirhamów, czyli jakieś 13 zł, mam 2 duże soki z pomarańczy. It's not full. Look, it's not full. You have to give me more. To full. Merci. Gdzieś tam zawsze przykitrają. Dałem mu po 5 dirhamów mniej od jednego kubka. Już próbuję troszeczkę mniej wycisnąć tego soku z pomarańczy. Jest to takie klimatyczne. Tu nie chodzi o chciwość czy chytrość. Żadne z tych. To jest sport narodowy. Targowanie to jest sport narodowy w Maroko. I tak zapłacimy mu dobrą kwotę. Tak jak poprosiłem, tak napełnił pan do końca. Teraz jest uczciwie i można iść. Za takie warunki do picia soku pomarańczowego warto poświęcić te bilety lotnicze, ten wynajem samochodu, to paliwo, te dirhamy i wszystko inne, co sprawi, że na samym końcu usiądziesz sobie na kamieniu przy wodospadzie i popatrzysz na tubylców, którzy żyją swoim własnym życiem i cieszą się tym, co mają, a mają dobrze, bo są szczęśliwi. Ja bardzo często pytam ludzi, którzy mieszkają w danym miejscu, czy są szczęśliwi, jak się im tu żyje, jak ich wrażenia w związku z tym, jak mieszkają w tych miastach. Jakie to jest uczucie po prostu żyć w takim mieście? I nie spotkałem się jeszcze z osobą, która by odpowiedziała, że źle im się żyje w danym mieście. Mówią, że jest normalnie. Dla nich to jest naturalne, normalne życie. To, że nie mają tutaj galerii handlowych, super samochodów, wieżowców, ale mają swój własny dom na ziemi. I to też mocno zauważyłem w podróżach. Podróżowanie nauczyło mnie tego, że po pierwsze, człowiek jako istota do wszystkiego jest w stanie się przyzwyczaić i nieważne, czy żyjesz w Himalajach, czy w Andach, czy na Alasce, czy w Warszawie, czy w Buenos Aires. Wszędzie będziesz mógł się odnaleźć, jeżeli tylko poczujesz przynależność do jakiegoś regionu. I tutaj w Maroko bardzo mocno jest to widoczne. Oni są szczęśliwi, ci ludzie dookoła. Idę umyć stopy, bo po tych kozach to obowiązek. W końcu pierwszy raz od 3 dni warto wziąć prysznic, bo zaraz moja kumpela obrazi się na mnie. W takich podróżach mocno się odzywa mój beduiński charakter. Ja mogę się i tydzień nie myć, jeżeli tylko czuję się z tym swobodnie. Ale śmierdzą te buty takim kozim moczem. Ale zaraz będą czyste.
Poza miastami jest dużo spokojniej, ale trzeba uważać na zwierzęta wybiegające na drogi albo nieostrożnych kierowców wyprzedzających na zakrętach. W Maroku to jest totalna norma, że zamiast witać się z jakimś pieskiem sąsiada, witasz się z osiołkiem sąsiada. Salam aleikum, salam aleikum. Przy okazji warto się może zatrzymać i opowiedzieć trochę więcej o tych zwierzętach. One zostały ponad 6000 lat temu udomowione przez człowieka. Oczywiście ich pochodzenie naturalne to Afryka, więc jesteśmy w ich naturalnym środowisku. One są od sierpnia do października niezwykle agresywne, szczególnie samce, bo to jest okres godowy i warto uważać na nie. Nie warto też podchodzić bez znajomości danego zwierzęta i dawać mu coś do ręki i tak dalej. Mogą po prostu ugryźć. Ale co najbardziej niezwykłe w tych zwierzętach i co trzeba obalić, to jest teoria tego tak zwanego uparty jak osioł, głupi jak osioł. One nie są głupie, one są niezwykle inteligentne, te zwierzęta. I to jest stereotyp, który rzeczywiście troszeczkę ma wspólnego z rzeczywistością. One są uparte czasami, ale przez to, że one zostały zwierzętami hodowlanymi, da się z nimi zrobić wszystko. Bardzo często są środkiem transportu, dlatego widok takiego jednego czy drugiego osła w ogóle mnie nie dziwi. Idziemy dalej do samochodu i jedziemy na północ, w stronę Gibraltaru. Sytuacja na drogach, szczególnie w dużych miastach, przypomina wielki ul. I to taki, którym ktoś dobrze potrzepał, a potem go podpalił. Wszyscy trąbią, zajeżdżają drogę, jadą we czterech na dwupasmowej drodze, a piesi nie mają tu żadnych praw, jak już na początku filmu zauważyliście. Dlatego nie polecam jazdy po Maroku osobom, które dostały swoje prawko tydzień przed wylotem. Auto spisuje się nad wyraz dobrze. Ta chińska marka, to chińskie padło, jak to ja nazywam, jest warte swojej ceny i warte uwagi. Bo to auto w Polsce kupimy za jakieś 80 tysięcy złotych, coś w tym deseń. A tutaj nad ziemią widać bardzo dobrze stado bocianów, które prawdopodobnie zmierzają już w stronę Polski. I w tym momencie moim oczom ukazał się ocean. Piękna Zatoka Gibraltarska. Świetny punkt mojej wyprawy całej. To, co tutaj widzę, może nie jest tak piękne jak Big Sur w Kalifornii, ale jest piękne. To, co tutaj widzę, za 20 km jest moją praktycznie ojczyzną. Europa. Bo z tego miejsca, z tego wybrzeża widzę wybrzeże hiszpańskie. Dla mnie morze jest jak osoba. Jak dziecko, które znam od dawna. To brzmi jak szaleństwo, wiem, ale gdy patrzę na morze, to z nim rozmawiam. I nigdy nie czuję się tam samotny. Ja mam dla jego choru. Żubik! Tego pan strzepie z kasy. Nie wiem, o co panu chodzi. Bueno, hombre. Cueva, hombre. Bueno, hombre. Cuela, hombre. Que Mohamed, ¿tú cómo se llama? Roberto. Roberto, bueno. Roberto, Mohamed. Bueno, Roberto. Żubik. Sí, hombre, Roberto, bueno. Madame, dame dinero. Pan nie... No dinero. Hombre, no dinero. Tutaj na każdym kroku są takie rzeczy, więc nie dziwi mnie to w ogóle. Po plażowaniu dobrze jest zjeść coś, ale przed jedzeniem zapomniałem, że jeszcze dzisiaj w ogóle nie piliśmy jeszcze kawki dzisiaj. Dlatego, hi, bonjour, bonsoir, ça va bien, ça va bien, bien. Two coffee, how much, dinero? Café au lait ou le café noir? Café. Noir. Café noir. How much? How much? Dos. How much? How much? How much, my friend? 10 dirhams. Dirham. Plus 10 dirhams. 5 dirhams? 5 dirhams. Okay. Milud. 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 Great, Roberto. Milud. My friend. Pora na dobrą ucztę. Usiedliśmy teraz w restauracji. Ja miałem bardzo dużą ochotę na okrownicę. Dostałem to. Dodatkowo gratis przystawka. Dodatkowo zakupiony sok pomarańczowy i zmiotło mnie sprawdzę to, ile za to zapłaciłem. To z sokiem to jest 40 zł. 40 zł za taką dawkę ośmiornicy, słuchajcie. Jestem zamurował mnie. Po prostu nie wiedziałem, że tak tanie jest Maroko. W podróżowaniu i przede wszystkim w jedzeniu. A wszystko przed główną ulicą w Tanże.
z widokiem na piękną flagę marokańską. Fajna ta flaga przyda. Hi, how are you? Fine. You welcome to Morocco, to restaurant Antarctic. Yeah. This is good man. Pozdrawiam. 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 Najlepszy kelner. As good man. Yeah, najlepszy kelner. Świetni ludzie tu są naprawdę. Marihuana? No. Hashish? No, 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 no. I'm not smoking. Okay. You look good. Smell good? Smell good? But no, no, thank you. I'm not gonna... Brada. No, but I don't want. One coffee. Niestety nie kupię. Ja nie palę herbaty, więc nie chcę. Kolejny dzień i kolejni tubylcy, którzy patrzą na ciebie i nie wiadomo, co chcą zrobić z tobą. Ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Przy okazji świetny przykład tego, jak parkują tutaj. Temperatura dochodzi do 0 stopni. Były 3 stopnie w momencie, w którym zasypiałem, o 2:30. No i to już jest grube. To już jest bardzo grube dla spania w aucie, no bo jak jesteś w hotelu, no to nie obchodzi cię to. To jest dla mnie piękne, że jestem na tyle młody, że mogę oszczędzać czas przede wszystkim. I przez 8 dni mogę zwiedzić dużo więcej, śpiąc w aucie, jedząc gdzieś tam po drodze szybko, chociaż czasem zatrzymując się w restauracjach. Poza tym podróżowanie i spanie w aucie ma kolejny taki plus, że można z pięknym widoczkiem zasnąć i obudzić się przy samej plaży z widokiem na Ocean Atlantycki, jeszcze złapać księżyc. Podróżowanie w dzisiejszych czasach jest turbo łatwe. Ja mam takie swoje określenie, że nawet idioci umieją podróżować. Ja jestem świetnym przykładem tego. Byle idiota może zwiedzić świat w dzisiejszych czasach. Jestem świetnym przykładem takiego człowieka, który umie wynająć furę, zwykły samochód. Co tutaj jest? No nic tutaj nie ma. To nie jest camper, to jest zwykły chiński badziew. Jakiekolwiek auto. Kia Picanto mógłbym wynająć i spać w Kia Picanto i obudzić się w tym samym miejscu. Tak jak ten pan na przykład, który czyta teraz Koran. Czy ktokolwiek inny z tego parkingu. I budzę się z takim widokiem. Piję sobie sok pomarańczowy. Zagryzam sobie pitą. Cudownie. Z tego miejsca wielki apel do ekologów i pseudoaktywistów. Odwalcie się od aut spalinowych i zajmijcie się tym syfem i brudem, który panuje na świecie. Żeby posprzątać to miejsce, zajęłoby mi to... Boże, jak to tam wygląda. Zajęłoby mi to bardzo dużo czasu. W różnych widokach robiłem siusiu, robiłem dwójkę, zęby myłem. To jedno z piękniejszych, w których myję zęby. Mizary. Tak się nazywają muzułmańskie cmentarze. To jest bardzo nietypowy cmentarz dla Polaków, dla chrześcijan. Z pozoru wygląda bardzo podobnie, to jednak są tutaj niewielkie zmiany. Przede wszystkim, jak widać, nagrobki są zupełnie inne. Bardzo dużo nagrobków jest wyłożonych takimi kafelkami i tablice inskrypcyjne oczywiście w języku arabskim, pisane od prawej do lewej strony, oznaczają osobę, która tutaj leży, prawdopodobnie też rok, w którym dana osoba umarła. I dodatkowo jakiś cytat, jakiś werset z Koranu. Jest też kustosz, tak wygląda właśnie kustosz, który opiekuje się cmentarzem. Kustosze bardzo niewielkie pieniądze tu zarabiają i przeważnie nie są tutaj zbyt często. Ale to, co jest najbardziej widoczne, co odróżnia na przykład polskie cmentarze chrześcijańskie od tych muzułmańskich tutaj na przykład tego, to jest to, że ten cmentarz, tak jak większość, jak nie wszystkie w zasadzie cmentarze, są położone na wzgórzu. I cały cmentarz, wszystkie te groby, te pomniki są położone, tak jak widzicie, na wzniesieniu. No, po śmierci też ładny widok można mieć, jak widać. Tak wygląda tym razem Stare Miasto w stolicy Maroko, czyli w Rabacie. To jest Medyna marokańska, już trochę bardziej rozbudowana. Można tu spokojnie chodzić od lewa do prawa i robi to wrażenie, zdecydowanie. Jest już więcej miejsca, jest już spokojniej, ale to, na co chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę, bo o tym wam wcześniej nie mówiłem. Turcja nie jest jedyną światową stolicą podrób i obciachu względem takich marek premium. Tutaj też sprzedaje się bardzo dużo podrób Louis Vuitton, Christiana Diora, czy innych Gucci i tak dalej, i tak dalej. Ja tego totalnie nie uznaję. Wolę tradycyjne marokańskie szaty. To na przykład, to jest made in Morocco. To jest arabski wytwór. I tutaj, to też, co zobaczyliśmy w jednym ujęciu,
to jest zmiana tego klimatu. Każda uliczka jest zupełnie inaczej wystrojona, zupełnie inaczej ułożona, zupełnie inne nawet produkty są tutaj. Tu już jest biżuteria na przykład, potem będzie jakaś alejka z jedzeniem, potem jakieś dywany czy szaty właśnie. To bardzo duży klimat robi, to znaczy ta różnorodność. Zobaczcie, że tutaj mamy wykończenie drewniane na górze sufitów i no, moim zdaniem robi to niesamowite wrażenie. Robota jest piękna. A przy okazji możemy zobaczyć, jak wygląda tutejsza biżuteria, chociaż to takie zwykłe paski pozłacane. Biżuterię znajdziemy pewnie w alejce obok. Stop! Czasami warto się jednak cofnąć i zobaczyć, jakie uliczki boczne mają swoje skarby w środku ukryte i co kryją wewnątrz. Tą uliczkę ominiemy i cofniemy się do tej jeszcze ładniejszej. Zobaczcie, jak klimatyczna jest. Każda z takich bocznych uliczek ma swój typowy, a raczej właśnie nietypowy klimat takiego egzotycznego wystroju. Na przykład tu mamy kolorowe chodniki, jakieś świerki, nie wiem, jodły jakieś takie ledwo wyrośnięte, różne rośliny doniczkowe. Ładnie jest to wszystko pomalowane. Tutaj na ścianach różne malowidła. To akurat jakiś meczet, widać z kopułą. Ktoś sobie stworzył jakiś swój własny mały halifat. Pięknie to wygląda. Idziemy dalej. To jest właśnie wieża Hassana. Ma ledwo ponad 40 metrów. Miała być ponad dwukrotnie większa, ponad 80 metrów. Nie została nigdy dokończona. Wieki, wieki temu zaczęli budowę i nigdy nie skończyli. Jest to bardzo symboliczny obraz Maroka. A tu za moimi plecami mauzoleum jednego z najbardziej szanowanych władców marokańskich, Mohameda V. Mohamed V był jednym z tych, którzy dążyli do niepodległości Maroka. Spytacie mnie, czemu mam arbuza w dłoni. Ach, długo by opowiadać. A jeżeli zjecie arbuza, skórkę możecie oddać jakiemuś kucykowi. W Polsce loterią nazywamy akcje, w których można wygrać auta na przykład, czy inne rzeczy od youtuberów. A tutaj loterią w Maroku jest to, czy ten pies na przykład żyje, czy już nie. Nie wiadomo, czy on odpoczywa. O, ten akurat odpoczywa. Jeśli chodzi o jakieś opłaty parkingowe i tak dalej, no to jest pan, który te opłaty zbiera. I takie opłaty wynoszą 5 dirhamów, czyli 2 zł za cały dzień. Chyba się trochę zgubiliśmy. Psy tyłkami szczekają. To jakaś posesja, nie wiem, czy to nie będzie niebezpieczne. Zawsze takie dziwne miejsca kryją za sobą magiczne doświadczenia i przeżycia. Zobaczymy. No, nie wygląda to zbyt przyjaźnie. Nie wiem, czy komuś na posesję po prostu nie wbiłem. Zaraz dzidami będą mnie ganiać. O kurde, to wygląda jak jakaś opuszczona wioska. O kurde! Wielbłądy. Ale gospodarstwo ktoś tu ma. Wielbłądy, osioł. Normalnie jak safari to wygląda wszystko. Na tle pięknego oceanu atlantyckiego tam na drugim planie. Okazuje się, że czasami warto pozwolić losowi dać się zgubić, bo wtedy możesz odnaleźć piękne miejsca. Przepięknie tu jest. Szum fal, zachód słońca, Atlanty. Ostatecznie żadne dobra materialne, żadna kwota inwestycji, żadne pieniądze nie ochronią świata przyrody, jeżeli sami nie poświęcimy mu uwagi. Jeśli nie będziemy poświęcać uwagi wszystkiemu, czym natura obdarza nas za darmo. Czystym powietrzem, czystą wodą, zachodami słońca dla poetów i pejzażami dla malarzy. Fakt, że natura nie sprzedaje swoich akcji, nie oznacza, że nie posiadają one wartości. W Polsce wiele się słyszy o złym traktowaniu zwierząt. Psy trzymane na łańcuchu albo maltretowane, bite. Te psy często umierają z głodu albo są wygłodniałe. No i nie da się każdego z nich uratować i zbawić. Nie jesteśmy przecież europejskimi zbawcami świata. Daje do myślenia taki widok. To, że pies wygłodzony, ten jeszcze jest okej. Ten nawet mu ledwo żebra widać. Nie jest z nim źle. Jest też całkiem młody, ale to z jaką ochotą suchy chleb, bez niczego, suchy czterodniowy chleb je, to jest przykry widok. Naprawdę. Bardzo przykry.
to tutaj norma. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszego widoku o poranku. Kolejny dzień przywitałem budząc się na skraju urwiska. Stać na wybrzeżu, odczuwać wznoszenie i opadanie fal. Wdychać mgłę przemierzającą wielkie, słone moczary. Obserwować lot nadbrzeżnego ptactwa, przeczesującego od tysięcy lat granice kontynentów. Wiecie co? Czułem się najszczęśliwszy na ziemi. No problem. Polonia. It's fam. No, ma friendy. My friendy. Friend. What's your name? Roberto. What's your name? You? Anya. My name Aziz. Aziz. Yes. Nice to meet you. Tom Prince. Je suis installé là. J'ai ma grotte là. Chodźmy do grotu. Pan mieszka tu cały rok. Ja przyjechałem tu tylko na jeden dzień. Mam tylko jeden poranek taki, z takim widokiem. A ten pan ma tutaj grotę. Zobaczcie, jak on żyje. Tutaj gwiazda pięcioramienna. Tutaj pewnie pan się modli. Człowiek mieszka w grocie. Niesamowite. Ma tu wszystko urządzone, a tam ma mieszkanie normalnie swoje. Szok. Pan ma nawet swojego psa. Ma swój fotel. Bien! Otrzepię trochę skórze i możecie siadać. Niesamowite. Co? Jak to wygląda w ogóle? Pan zaproponował nam herbatę, wysprzątał, żebyśmy tutaj w gości wpadli. Co tu się właśnie dzieje? Pan teraz tłumaczy nam, jak to wygląda. Z jego perspektywy, że zobaczył w nocy nasz samochód. Vous allez dormir bien, silence, bien de bien, au moins j'ai fait le tour. W takich żyją miejscach. Dla mnie to jest niepojęte, że mają takie groty, w których śpią cały rok. Tutaj mają na pewno cały rok ciepło. Teraz jest jakieś 23 stopnie, jest 9. W nocy było 20 stopni. Genialnie. Ciekawe, co jedzą. Jak żyją, czy wjeżdżają do miast. Pan teraz zaprasza nas do swojej groty. Z takim widokiem. Ja, Misiu. Wow. Misiu, hej. Wow. Hej, tu bien. Tu bien. Pięknie. Bien. Pan tu żyje całe życie. And cuisine. No. Gdzie beret, gdzie ma kciu, gdzie ma tla. Pan mówi o kuchni, o palniku, o tym, że robi sobie tu jedzenie. Tam dalej śpi. Tak pozytywny człowiek, który ma tak niewiele. I tak niewiele mu do szczęścia potrzeba. Zobaczcie, w jakich warunkach ten pan żyje. Ten pan nie ma zbyt wiele w stosunku do tego, co my mamy. I to właśnie jest magia podróżowania na dziko. Jestem pewny, żebym tego nie doświadczył, podróżując wycieczkami, czy z jakimś biurem podróży, czy w kurorcie się wylegując. I takie momenty właśnie. Takie momenty pokazują, że to, co materialne, nie ma znaczenia w perspektywie życia czy szczęścia. Ten pan, jakbyście spojrzeli w jego oczy, głęboko w jego oczy, zobaczylibyście szczęście, że jest szczęśliwy. To, z jaką pasją opowiada o tym, jak żyje. Rzeczy materialne w ogóle nie mają żadnego znaczenia w życiu. W ogóle, są tylko dodatkiem. I warto to pamiętać, bo przychodzi taki czas, kiedy poznajesz takiego pustelnika w grocie, który mieszka z takim widokiem. I zdajesz sobie sprawę, że może być bardziej szczęśliwy od ciebie. I to tylko od ciebie zależy. Czy to, jakie życie prowadzisz, czyni cię szczęśliwym. Ja jestem totalnie szczęśliwy, turbo szczęśliwym człowiekiem. I cieszę się, że mogę doświadczać takich rzeczy. Naprawdę podróże kształcą mnie zdecydowanie w takim kontekście. Piękny, piękna sprawa. Is to Mary? No. Just friends. No. Okay. I'm the Holland. Polonia. Polonia. Oh yeah, Polonia. It's queen of Polonia. Bo szczęście leży w oczach człowieka, patrzącego na swoje życie.
Nie w życiu, tylko w tym, jak się je postrzega. W jego oczach widać było szczęście, bez wątpienia. Bycie najbogatszym człowiekiem na cmentarzu nie ma dla mnie znaczenia. Kiedy w nocy kładę się spać, wiedząc, że przeżyłem kolejny magiczny dzień, to ma dla mnie znaczenie. Dzień dobry, moi drodzy. 14. Za 3 godziny będę już w samolocie. Będę po oddaniu auta. Będę po całej przygodzie. Przeżywałem bardzo dużo super chwil i mam nadzieję, że wy przeżyliście tę chwilę ze mną. Teraz jeszcze, my friend, thank you. To był piękny kraj, to była piękna przygoda i mam nadzieję, że wam również się podobało. Subskrybujcie i oglądajcie program High Five po więcej takich materiałów podróżniczo-motoryzacyjnych. A ja bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, salam aleikum.